Dobry, cześć. Halo, z tej strony witajcie na moim kanale. Cześć Michał, tam jest Michał, zaraz wam Michała pokażę. Tam jest też Marta. Uwaga, Michał i Marta. Okej, jest Michał, jest Marta. Witamy bardzo gorąco na Martynice. Pierwszy vlog wakacyjny, gdzie będziemy się martynikować. Marta rusza kamerą, tak? Marta podnosi kamerę, ale będzie się trzęsła. Postaw kamerę. Stawiamy kamerę na kaktusie. Kaktusie blisko to samo. A kamera. Później wezmę lepszy. Jest, trzyma się. Więc słuchajcie, pierwszy dzień na Martynice. Mam nadzieję, że się tutaj podobało, jak latałem sobie troszeczkę dronem. Dron i kamera wpadły mi w moje łapska. Mam nadzieję, że w moich łapskach zostaną, więc będę miał co fajnego nagrywać tutaj dla was. Jej! Trochę jest wiecznie, no ale pokażemy wam Martynikę z takich lot ptaka i z ziemi i ogólnie rzecz ujmując z moich wakacji na 33 urodziny. Jej! Stare się robię. Dobra, słuchajcie, to dzień pierwszy. Zaczynamy. Dobra, jak mówiłem, dzień pierwszy, jesteśmy teraz w Muzeum Niewolnictwa. Zobaczymy, co ciekawego tutaj będzie. Ile coś będzie. Najgorsze jest to, trzeba chodzić. Wejście 12 euro. Czas na parę ciekawostek. Oryginalni mieszkańcy Martyniki nazywali się Araws. Niestety zostali podbici przez Karaiby. Karibs, tak to było nazwane, którzy zabili wszystkich mężczyzn, zabrali tylko i wyłącznie kobiety, pozwoli im żyć. No i doszło do jednego z pierwszych znanych jakby takich mieszania kultur. Ras raczej tak naprawdę. No i tak to wyglądało. Black Codex to były prawa dotyczące niewolników. Mieli trzy podejścia do ucieczki. Pierwszy raz jak uciekali, a ich zostali złapani, obcinali im uszy. Z jednej i z drugiej strony. I naznaczali ich piętnem. Drugi raz, jak próbowali uciec, ich złapali, no to wtedy dochodziło do takiej sytuacji, że piętnowali z drugiej strony, na drugim ramieniu i obcinali nogę na wysokości kolana. A więc domyślali się, że to mogło oznaczać śmierć. Trzeci raz, jak ktoś próbował uciec, no to już wtedy była kara śmierci. Zabierało się go, taki pan został zastrzelony wystrzałem w głowę, odcinało się głowę, nabijało się głowę na pal i zostawiało na środku plantacji, żeby wszyscy wiedzieli, jak to mniej więcej wyglądało, więc nic przyjemnego. Było jeszcze parę takich zasad. Jedną z nich było mniej więcej to, że nie mogli jeść trzciny cukrowej. Jeżeli ktoś został złapany, że je sugar cane, dostawał kaganiec i w tym kagańcu musiał spędzić nie wiem ile czasu, ale nawet w pracy musiał być. Nie mogli używać też niewolnicy żadnych ziół leczniczych, ponieważ koloniści bali się, że ci będą chcieli ich otruć, więc nie wolno było nic takiego używać. Pierwsi niewolnicy tutaj, na Karaibach, na Martynice, to wcale nie były osoby pochodzące z Afryki. Nie, to byli ochotnicy z Normandii i Brytanii, którym obiecano, że jeżeli zgłoszą się na ochotników, popłyną sobie na Martynikę i zbiorą 600 ton, jeśli się nie mylę, tej tabako, no to będą mogli zostać w połowę. No tak się okazało, że przypłynęli tutaj i zostali sprzedani jako niewolnicy. Po czym obiecano im, że jeżeli 36 miesięcy przepracują dla swoich panów, właścicieli, szefostwa, januszy biznesu, wtedy będą mogli zatrzymać połowę tych zbiorów. Większość tak naprawdę uciekała. Duża część uciekła. Dopiero później pierwsi niewolnicy z Afryki zostali zwiezieni. Jak wyglądał typowy dzień osoby w pracy niewolnika na takim polu? Pobudka. Piąta nad ranem. Fajnie, prawda? Szybciutko zbieramy się, przeliczenie ile jest osób, modlitwa poranna, jak mieli szczęście to było śniadanko i zaczynaliśmy pracę koło godziny, oni zaczęli pracę koło godziny 7. Praca cały dzień, do kiedy? Aż do zmierzchu. Zmierzch z mojego doświadczenia, byłem tutaj cały jeden dzień, więc mam bardzo dużo go, to było koło godziny 19, przynajmniej teraz w maju. O 19 robiło się ciemno, naprawdę, naprawdę ciemno. W południe czasami mieli godzinę, półtorej przerwy, jeżeli domki były blisko pola, to mogli nawet do tych domków sobie grzecznie wrócić. Po pracy szybka kolacja, modlitwa, liczenie i spaciu. I tak cały dzień. Nie było wolnych niedziel od pracy. W niedzielę zajmowali się pieleniem ogródka u siebie na przykład, żeby zająć się ziemniakami i tym podobnymi sprawami. Wolnego raczej nie było. Mieszkali w takich oto małych domkach.
A co się stało po abolicji, kiedy wyzwolono niewolników? Część została u swoich starych właścicieli, pracując u nich. Część poszła wysoko w góry, zakładając swoje małe wioseczki i tam żyjąc. A teraz zobaczcie, jak wyglądał typowy domek już wyzwolonej rodziny 4-5-osobowej. Pierwsza izba, olbrzymia, prawda? Z łóżeczkiem, zwykle tutaj spały dzieci i bez rodziców. Druga izba, postaram się nie zabić, wyglądała tak. Wow, prawie się zabiłem. Więc trochę lepiej niż te ostatnie, ale dalej słabo. A gdzie się gotowało? Zawsze na dworzu, nigdy w domu. I robiło się to na czymś takim. Tutaj mamy domki rdzennych mieszkańców tych wysp, którzy tak naprawdę byśmy o nich powiedzieli, że to byli Indianie, prawda? Czerwonoskórzy i tak dalej, którzy byli wybici przez Karaibów. Karaibów? Nie wiem, w każdym razie deszcz zaczął padać. Przed chwilą było... dalej jest ciepło. Przed chwilą było piękne, ładne słoneczko, żadnych za bardzo chmurki nie było, a aktualnie pada nam deszczek. Pięknie. Mała ciekawostka co do rdzennych mieszkańców, mężczyzn. Otóż byli oni poligamistami. Mieli 4, 5, 6, 7 do 7 żon. I dosyć ciekawa sytuacja jest, nie wiem, czy tą piwę słyszeć też nie. Otóż zmieniali te żony, przychodzili do ich chatek, powiedzmy sobie, w zależności od fazy księżyca. Bardzo mądrzy faceci. Bardzo, bardzo mądrzy faceci. To trzeba przyznać pod tym względem. Wiedzieli, kiedy uciekać od dziewczyn. Natomiast jeżeli chodzi o panie, one zajmowały się tym, co normalnie się zajmowało w takich kulturach, czyli dziećmi, gotowaniem, zajmowaniem się chorymi, tymi standardowymi sprawami. Każda kobieta miała swój mały ogród, którym się zajmowała i co ciekawe, mieszkały w domkach, chatkach bez mężczyzn. Więc też w sumie bardzo mądre kobiety. Takiemu to dobrze. Karaibowie raz na pewien czas postanowili wypowiadać wojnę. Zwykle dwa razy w roku to się odbywało. Zbierali się i atakowali przeciwników, swoich wrogów. Drużyna taka walcząca to było około 1000, 1500 do 2000 osób. Płynęli promem, też było fajnie. Płynęli na inną wyspę, palili domki, zabijali kogo się dało, całą resztę brali do niewoli. No i co się potem działo? Mężczyźni zostali jednego dnia zabijani i jedzeni, kanibalizm, a kobiety i dziewczynki były, no cóż, niewolnikami. Tak to wyglądało. Więc niewolnictwo nie jest to wynalazek białego człowieka. Tylko białego człowieka. Ludzie to wredne małpy.